chief source of Alliance oil in the north, is preparing to deliver massive amounts of oil to the kingdoms in Western Lordaeron. You must sabotage their refineries and platforms to halt this shipment. Once Stratholme's ability to gather and process oil is destroyed, proceed to crush any and all resistance offered by the Alliance. Aha, czyli muszę zniszczyć wszystkie platformy, rafinerie, bo to jest ważne, żeby oni nie mieli oleju. No jak nie mają oleju, to już nie popływają. Pewnie, że tak. O, to jest ta misja z goblinami. Nice. Coś tam się pamięta. Dobra, to ja może dam najwyższą, prawie najwyższą prędkość. I teraz tak, ja nimi mogę wysadzić, ale... Nie wiem jeszcze do końca, gdzie mam iść, ale chyba mam iść w górny prawy róg. Ale w ogóle nic nie było mówione, nie? Że można tymi goblinami się eksplodować. Demolish. I demolish. Dobra, już jest przejście. Są dobre wariaty te. O, to już jest bardzo dobra. Chcieli nas nauczyć, że da się demolować. Trzeba było samemu rozkminić, a nie że ci powiedzą. Jeszcze się podświetli coś. Że niby mam gdzieś wyżej bazę zrobić. Ha! IQ300, przepraszam. To będziemy te dwa drewna i już możemy robić bazę blisko kopalni. IQ jak zwykle zwyciężyło. Widzicie, takie rzeczy można robić. No dzisiaj. Panowie, dzisiaj. I cyk, chujeczka. Już oczywiście robimy farmy, bo jak zwykle będę mieć 50 limitu zapchanego. Co to było, Kansas? Co to było? Widziałem, że Gordon Ramsay poleca zdjąć z ognia, ale dać jej dojść na patelni. A! To chwilę też tak trzymałem, no. Dzisiaj. Minimalnie. No była genialna. To co dużo mówić. No warto obejrzeć jakiś film, jak robić jajecznicę, bo to jednak jest... Nie była ziemia, to różnica. I cierpliwości teraz rozwijamy nasze fantastyczne królestwo. Czemu starczyło podejść na pół milimetra, już mnie zaczęli bić? Miazga. Ten dźwięk, że nie można budować, to prawie jak burczenie w brzuchu. Czy ja wiem, czy burczenie w brzuchu? To jakiś nietypowy brzuch musi być chyba. Dabu. Wejdą tu jeszcze dwie farmy? Nie, chyba tylko jedna. O, niestety. Jak z kreskówek. Trzymaj się, Majki, dzięki, że byłeś, pozdro. Fajne macie brzuchy. Jak remont u sąsiada. To bardziej brzmi jak burczenie w brzuchu, kappa. $46,000, no bieda. Trzeba będzie zaraz wysłać Zeppelina na zwiat. Need to work.
No, mało tego drzewa. Nie żebym hejtował. Teraz to już będzie wszystko? Ej, panie! Panie, co jest? No mało. To taka baza, że mogę sobie peonów zbudować chyba tylko i niewiele więcej. Nie, no dobra, zrobimy raksy. I kuźnie w sumie też. No i rąbio ten sam kawałek drzewa, no rąbio. Ciekawe, skąd ma pieniążki na remont. Siema, chudy, gra mojego dzieciństwa. Chudy R, siema, siema. Serduszko 3-3, a, że dużo serduszek, dobra, kołam już. No to już jest wszystko tak jakby w tym miejscu. Dobra, zaraz będziemy robić ten zwiat. Nawet nie ma drewna, żeby ulepszyć główny budynek, nasz skandal. Trzeba było może młyn zrobić, to by było więcej drewna, w sumie siłą rzeczy. To trzeba było pomyśleć. Dobra, idź grunt na zwiat. Zostałeś wybrany. Znalazłeś fokę póki co. O dobra, to jest obiecujące. To też jest w miarę okej. To samo co miałem, uzbrojony o jednego grunta więcej, mogę podbijać dalej tę krainę. Let's go. O! Jest dobrze. Więcej. No. Ej, dobrze, jest drewno. Coś mi tu uciepnęła ta balista. Jezu, nie, bo zaraz mu do bazy wejdę i co będzie. Aha, teraz nawet nie mogę sam zbudować swojej bazy, tak? 800 drewna, no i dziękuję. Jeszcze ten ma złoto, żebym akurat nie mógł 600 przywieźć. A, no i siebie jeszcze bije, no nie. Co tam, czemu tam jest wróg? Taka sytuacja smutna, przykra. To jest lód, czy masz w armii wyszkolonych przez Jezusa żołnierzy, że po wodzie chodzą? To jest lód, to jest lód, to jest woda. Woda, tak wiesz, minimalnie jak woda się zachowuje, że niby wiesz, jakiś tam ruch jest, nie? A tu jest lód, no ewidentnie jest lód i woda. Może zrobić teraz, zacząć od tego. Taki wiecie, że niby plan. Nie, no. Z balisty prosto w twarz. Czy te balisty to taka mocna rzecz nawet? Ten nie może wyjść. A nie, może już, myślałem. Musi sobie wyrąbać ścieżkę. Ej, no co jest z tymi balistami, że tego tyle? No ta, jeszcze moją zniszczy. Jakaś trudniejsza misja, widzę. Nie rób tego, Boże. Róbmy tę bazę już w końcu. Dajmy szansę samym sobie. Jestem, kurczę, na środku, taka średnia lokalizacja na bazę chyba. Co
co ja mam zrobić? Katapulty? Czy... Ja zwiat najchętniej bym zrobił i to. To balista tu. Po prostu co jest. Ej, no oni tu non stop będą mi podchodzić z tymi balistami. Ja nie wyrobię tego chyba. No znowu coś się dzieje. Mhm. Raz GG będzie. Chyba żeby patrolować to. Oj. Nie no, ja tego nie sforsuję. Co? Już? GG. Ej ludzie, czy naprawdę przegrałem misję? No przecież to jest jakaś imba, jak cię balisty non stop najeżdżają. Czekajcie, włączę jeszcze map haka sobie. Znaczy tu. Może ja złą bazę zająłem, nie wiem. No ale nic innego mi nie przychodzi do głowy. No tak średnio ciekawie. Co, ja mam nawalić tych gruntów? Chyba tylko tyle mogę zrobić. Peta za te foki cię dojedzie. Chyba, że gdzieś mam popłynąć. Mam jak popłynąć? Kurczę. Albo coś wysadzić w powietrze, jakieś przejście. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Deep Mind Warcraft 2 confirmed. No ej, no przegrałem. Chociaż jeszcze mogę nawalić w sumie teoretycznie jednostek, ale to już trochę po zawodach. No non stop ci robi balisty i ci atakuje, no jak żyć? No jak idealnie, 200 drewna. No mogę nawalić gruntów, oni dadzą radę sobie z tymi paladynami, tym dziadostwem całym? Bo i tak zrobić 60. Może jak gdzieś powinienem popłynąć? Nie wiem, zobaczmy. Przekonajmy się, oho. A no tak, w sumie w celach misji było, że ja mam te... Oho. Nie zabijaj mnie, ty też nie. Siad, to jest kolejny bata, okej. Nie no, chyba najprościej to najpierw zniszczyć im główną bazę, dopiero potem cokolwiek innego. Nie no, bez kitu, ja mam, to jest moja druga kopalnia. No poważnie? Jak ja to mam przejść, ty? No dobra, mogę level 5 grunta i milion tego zrobić. No dobra, to jeszcze spróbujmy może w tej grze. Też ja bym z chęcią następną założył, zrobił dwa raksy, ulepszenia i tyle. I wjechał tutaj, na pełnej. Zrobi 9-11. Desperacja i foki, nie. No nie wiem, no mam męczyć te grunty? O, już do mnie idą. No nie, już. Już to się nie ma prawa udać. Dobra, zbierzmy może jeszcze, bo... Ile można? Już straciłem ten młyn cały, to już teraz nie mam plus 20 drewna, no nie mam, czy tam 25. Nie sądzę, żeby to się udało, no ale spróbujmy. Dabu.
Ja to bym od nowa zagrał, ale może, może się uda i tak. A jak nie, to trochę bieda. No co, jak to? Ile baraki? 450. Jeszcze jakieś pytanie? Myślałem, że 300. Już mnie w ogóle nie atakują nawet. Aha, bo ja może źle, że tak wcześnie tam poszedłem. Może trzeba było zrobić mega dużą armię i... No tak, no. Może w ogóle tutaj nie być na początku gry, tylko zrobić wielką armię. Czemu balisty wybuchają? No, oleju się tam nie używa, w sumie racji. Wszystko wybucha, to Warcraft. Przyśmieszmy to trochę. Może by tych demolisherów też użyć. Jaka wymyślna armia. Podobno na multiplayerze też tak się trochę gra, że się wali miliard gruntów szybko i rush. I atak. 3-4 baraki. Widziałem to kiedyś, bo kiedyś mi się zdarzyło multiplayera zagrać. Teraz będzie problem z farmami. Tego też nie przewidziałem. Dobra, mamy 18 gruntów. Ulepszenie nie mogę do nich zrobić. Bo i tak wszystko na farmy teraz będzie szło chyba. Nie tak łatwo to złoto schodzi. Ile grunt kosztuje? Chyba 600, nie? No jak to jest sposób, żeby przejść tę misję, no... Nie pamiętam jej aż tak dobrze. Znaczy w miarę coś tam świta, ale... Jak ją przechodziłem, to już nie pamiętam. Jak widać. No drewno, halo? Aha, nie będzie drewna teraz. To dobrze. Dobra, już czwarty hotkey. Fajnie się odzywają. Momencik. Jeszcze chwilka. Czy tam jest Knight, czy Paladyn? To będzie leczyć. To są już Paladyni. Już ma 7 level, a jeszcze przed chwilą miał 5, nie? Znaczy coś tam ulepszyli w tym Paladynie. Moje zdrowie. W sumie niech wszyscy może zbierają to drewno. Tylko to mnie teraz trochę ogranicza. Kurczę, no przydałoby się pancerzyn też zrobić, bo to przy takich liczbach dużo już może zmienić. Czy na pewno nic nie ma w górnym prawym rogu mapy? A zobaczę, chudy. Nie ma problemu. Posłałem moich najlepszych ludzi. Skały tu głównie widzę. Paladynów teraz. No ile oni żyją, ty? Jeszcze mi ubili kogoś? Nie, nie ubili na szczęście. Ulepszenie ważne, ważne. Zrobię to. Dlatego jest. No już piąty hotkey zaraz będzie. Czy się już się zaczynają gubić na mapie?
No prawdziwi orkowie. No nie zacząłem w końcu tego? Kurczę, moment. Ty, bo zaraz ja sobie tych peonów zablokuję i nie będę mogli drewna minąć. A ja potem jeszcze muszę przecież w tej misji ten, no, przejąć te rafinerie i wszystko. No, chwila się zajdzie. Dawaj, dawaj to, dawaj to. I trzeba ile zostawić na bazę jeszcze? 1200. Dobra, jeszcze te dwa wyjdą i wjeżdżamy. O, już się zaczyna impreza. Peonów nie chcę tracić. Dobra, 5 grup kontrolnych, 5 razy 9. Na pewno trzeba dwie, ile to jest. Let's go. Serio? To działa? Bić te balisty najgorsze. No bij to, to stoją obok. Gdzie oni tu naprawili tego? Działa. Dobrze. Loktar. No to jest, widzę, że to jednak chodzi o masę, nie o rzeźbę. O to chodzi. Tyle radości. Dobra, teraz tak, on ma 7000, tutaj jest 26000. Postanowione, tutaj będziemy to budować. Ja znowu muszę tych peonów nawalić od zera. To coś mnie tu zabiło. Aha, balista, no to. O, tu jeszcze jakaś wieża jest nam. Oj, tu jest, oj, 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 oj. I kurczę, kończy mi się ta armia powoli. Mam tylko 9, 10. Najważniejsze, że już się nie rozmnażają. No nie, no ale ty gościu nie możesz to być. Ty, on zwalnia mnie. Że ma czarże, mnie zwalnia. No weź, nie rób ich. Dobra, to teraz muszę tylko przejąć wodę. Starczy kasy na to wszystko? No drewno to starczy, bo już widzę, że jest. Kurczę, ja nie wiem, czy to mi... Ty, w sumie mogę zdemolować jeszcze tymi goblinami. Ale czemu mam tylko jeden? Gdzie są drugie gobliny? Halo? Już były. No eksplodowały chyba. No panie, no były i nie ma. A, ja nie wiem. Tu jakaś armata. Jeszcze to by się przydało zniszczyć teraz chyba. W miarę sprawny. Dobra, wchodzimy panowie, wchodzimy. A nie, to są te zwykłe wieże. Nie ma strachu. No ale oni nie biją normalnie, no nie biją. Ty, jak oni to niszczą? No, może nie tak dobrze jak myślałem. To już nic nie ma, dobra. Easy. W sumie tym bym mógł wysadzić się tutaj. Tylko on chyba, nie wiem czy on przeżyje. No zobaczmy, może przeżyje. W sumie chodzą dość szybko i mają pancerz. A nie, mają tylko tutaj fajniejszą zbroję, ale pancerza chyba nie mają większego. To nieważne. Pojewnicy są jak polscy robotnicy, jeden kopie, pięciu patrzy. Znam to, znam te piękne
No, no. Chciałem, że Archerzy też by zginął, ale jednak nie. To idziemy ich tam wyjaśnić do końca. Dobra, już tylko pozostało nam przejęcie morza. Jezu, no serio? Walczymy, chłopaki, walczymy. No, idealnie ich wystarczyło. 5 grup kontrolnych. W sumie ulepszymy to. Dobra, to ile mam? Koło 30 tysięcy złotych. Chyba, że tu coś jeszcze jest. Ups. Tu jest jakiś Wacław jeszcze. Zajmiemy się nim. Piąty level. Dobra. No to już, prawda, najcięższa część za nami chyba. Tam może jakieś katapulty? Nie, chyba nie, chyba nie. Chociaż może jedna. Co może nam zaszkodzić jedna katapulta? Nie zaszkodzi. Dobra. I teraz tutaj oczywiście mam hakersko, pyk. Chyba, że się nie da w tym miejscu. Chyba, żeby goblinem jakimś wyburzyć te skały. No, już się tak nie będę bawić aż. No to gdzieś tu chyba będzie najbliżej. Czy tu będzie bliżej? No to wyżej chyba jest bliżej. Zdąży? Uda się? Nie, uda się. Nie sięgnie. tysięcy oleją. Jakie kryzysy. Póki niszczą lore World of Warcraft, nie będzie Warcrafta 4. Nie no, jakby chcieli, to według mnie zawsze da się coś wymyślić sprytnego. Podróż w czasie, czy jakaś inna kampania. Jakby chcieli, to by zrobili. A tutaj nie zrobię, dobra. A może co? Kurczę, jak ja mam tutaj. No ciężko. Ciężka sprawa. No chodź. Dobra, no mega tego dużo ma. No pewnie. Ty jeszcze może mieć te podwodne w sumie. Zrobimy detektor. No jedno jest pewne, farm nie zabraknie. To z tą katapultą. Katapulta niech jedzie tutaj, bo katapulta może wbrew pozorom mega dużo zrobić. Znając inteligencję gracza komputerowego. No, są Jaggery. A jakie mają levele? Pierwszy. To drewna. O, saperów już możemy robić goblińskich. Ale tam nam za bardzo nie pomogą. Fortece też mógłbym zrobić. Ale czy to warto? Chyba nie. Niby więcej złota bym mógł przynosić, ale tego złota też mi zostało tylko tam 7000 na górze. Co się bardziej opłaca? Jaggery czy destroyery? Nie wiem. Chyba destroyery spróbuję zrobić, dużo destroyerów. Tylko że z ulepszeniem. Jednym albo dwoma. Dobra, i drewno muszę zbierać zamiast tego złota. I będzie dobrze. Szukam jeszcze, może jakiś peon mi się zapoziął gdzieś. Który nic nie robi, o tutaj jedziemy. Jeszcze to muszę zniszczyć sobie. Co? Na jedno uderzenie niszczy muru katapulta? Dobra, zbieramy to tutaj. Czemu oni się znowu zgliczowali? Co?
No nie wiesz. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. I teraz ty masz prosty plan, katapulta. Stój tu. Stand ground, to jest chyba hold position. Dobrze, dobrze. Fantastycznie. Nie na 3000 oleju. Chociaż oleju. Ej, co, nie mogę wypłynąć? No nie mów. No, nie może tak być, no. No przecież tu jest ewidentnie wystarczająco dużo miejsca. No co? No żartuję o sobie chyba. Idź w ogóle. Trebusz lepszy niż katapulta. No zasięg ma dalszy, ale chyba mniej precyzyjny, nie? Chociaż, jak dobry inżynier, to pewnie wyliczy tor lotu. W sumie w tym też jeszcze mogę produkować tych destroyerów. W sumie tak, produkować to mogę, tylko wypłynąć nie mogę. To jeszcze to tutaj damy popracować. Przesada. Ile kosztuje destroyer w ogóle? Złota. 700 tylko, to niedużo. Dobrze. Co się stanie, jak oni się nie zmieszczą tutaj? Co się wydarzy, gra się skraszuje? Trebusz jest bardziej precyzyjny? Serio? Niż katapulta? No to imba. Dobra, jeszcze jedno miejsce. Zobaczymy, co się wydarzy, jak nie będzie miejsca. No co się wydarzy? Jestem bardzo ciekawy. Może zasejwuję. To jest w sumie 10, bo 9 nie zapisałem. Nic się nie stało. Nie, chyba tutaj wyszedł, nie? Gdzie on się pojawił, ty? Tu się dwa pojawiły teraz? No pokażcie, jak to działa. Nigdzie się chyba nie pojawił. To dzięki. Czy wypłynie teraz? Nie, nie wypłynął. Jak to Destroying Our City? Czy Destroying Our City? Nie ma nic. Paranoja jakaś niepotrzebna. Katapulta dobrze sobie radzi. Chyba ich tracę po prostu. Jak się nie pojawił? No nie widziałem go z żadnej strony. Dobra, zrobię ulepszenie, jak jeszcze mogę, jakieś do pancerza na pewno mogę. A, i trzeba zrobić ten detektor. Doktor Bana, dzięki za followa, siema. Ty, gdzie jest jego armia? Aha, oni tu wszyscy podpłynę, zobacz ty. Jaki stratek, no. No jaki stratek, wszystko katapulta to wyjaśni. Pięknie, pięknie. To idziemy go tam niszczyć w sumie, co mi zależy. Cyk, 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 cyk. No dobra, zgliczowane trochę. Taki trochę cheating. No ale i tak jestem z siebie minimalnie dumny, że nie zresetowałem tej misji, tylko je jakoś ją przeszedłem. Już się do tego zbierało. Już czwarta, byłaby trzecia, not like this. To już wygrałem chyba, tak? Bo zniszczono. I cyk. A był building exit list blocked. Było info na dole przy produkcji. Dobra. Nie zauważyłem. Czyli jednostka przepada. O, jestem majorem. No wiem, ten atak gruntami było warto. Trzymaj się, Mr. Template, dzięki, że byłeś, pozdro. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego na YouTubie też, cześć, cześć. Polonii Starpia.